Witam Was, siostry i bracia 18 listopada, a chcę to uczynić Słowem Bożym, które jest wyznaczone na dziś w książeczce z Biblią na co dzień. Słowa te. W tych jesiennych, szarych dniach tchną w nas nadzieję i wypełniają siłą. Siłą do rzeczy, która jest niełatwa, bo do zaufania. W psalmie 33 czytamy: Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego. A w liście do Filipian, w 3 rozdziale, w 3 wersecie czytamy: Chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Zaufanie jest jednym z najbardziej fundamentalnych aspektów ludzkiego życia. To mocne poczucie pewności, które kształtuje nasze relacje z sobą samym, innymi ludźmi oraz głęboką wiarę w tego, którego nie jesteśmy w stanie ani do końca zrozumieć, ani objąć naszym umysłem, ani wyrazić naszymi słowami, bo wszystko to wciąż za mało, by opisać Boga i wiarę w Niego. Zaufanie w siebie to pewność, że jesteśmy zdolni do pokonywania trudności, podejmowania decyzji i rozwijania się. To wewnętrzne przekonanie o naszych umiejętnościach i wartości, które motywuje nas do działania, nawet gdy sytuacja wydaje się trudna. Zaufanie pokładane w innych osobach opiera się na historii relacji, doświadczeniach oraz wzajemnym szacunku. To wiara w uczciwość, lojalność i gotowość do pomocy ze strony innych ludzi. Kiedy tworzymy więzi oparte na zaufaniu, budujemy trwałe relacje oparte na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu. Jednak zaufanie pokładane w ludziach i nas samych może nas zawieść. Możemy doznać rozczarowania i nami samymi, i naszymi bliźnimi. Człowiek jest stworzeniem ograniczonym, zawodnym i grzesznym. Dlatego zarówno psalmista, jak i autor listu do Filipian zwracają naszą uwagę dziś na to, co najsolidniejsze, niezachwiane, na Boga i nasze pokładanie w Nim zaufania. Wiara jest dla nas oparciem, które daje sens i nadzieję w trudnych czasach. Zaufanie w Boga oznacza wiarę, że istnieje coś większego od nas samych, coś, co prowadzi nas drogą dobra i daje poczucie wsparcia nawet w najtrudniejszych chwilach. To zaufanie przekracza granice ludzkiej siły i zrozumienia, otwierające nas na coś, co jest transcendentne i niewytłumaczalne. Zaufanie w Boga, które jest oparte na wierze i duchowej więzi, często przekłada się na spokój ducha, poczucie sensu oraz siłę do przetrwania trudności. Jest opoką, na której budujemy swoje życie i podejmujemy też decyzje. W każdym z tych wymiarów zaufanie jest niezwykle cenne, budując fundamenty naszych działań, relacji i duchowego rozwoju. To wartość, która dodaje głębi i wartości naszemu życiu, umożliwiając nam radzenie sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami świat. Nie bójmy się zaufać Bogu. On jest tym, który przeprowadzi nas przez najtrudniejsze i najmroczniejsze chwile w naszym życiu. Tak, budujemy zaufanie do Boga. Amen.